bardzo popularny zabieg, tak popularny, że pacjentki nie podchodzą już do niego z takim strachem. A jednak to jest wciąż zabieg, prawda? Jednak zabieg medyczny. Na co powinniśmy uważać? Powinniśmy przede wszystkim uważać na to, na jaki gabinet wykonujący zabieg się decydujemy, na to, jakim preparatem wykonywany jest zabieg, czy to jest preparat ze sprawdzonego źródła, na to, czy po zabiegu otrzymujemy potwierdzenie danego zabiegu, czy jest przyklejony na potwierdzeniu lot kwasu hialuronowego, którym mieliśmy wstrzyknięty. Czy osoba wykonująca zabieg tłumaczy nam zalecenia po zabiegu, to czego możemy się spodziewać po samym zabiegu, ewentualnie działania niepożądane. Musimy zwrócić uwagę również na to, czy po 2 tygodniach występuje wizyta kontrolna po takim zabiegu. To wszystko świadczy o profesjonalizmie osoby, która wykonuje zabieg. A skąd pacjentka ma wiedzieć, czy ten kwas jest dobry? Na co powinna zwracać szczególną uwagę? Czy jest coś takiego na opakowaniu, na co powinnyśmy patrzeć? Przede wszystkim osoba wykonująca zabieg powinna otworzyć opakowanie z wypełniaczem przy osobie, która będzie miała wykonywany zabieg, przy pacjentce. Zazwyczaj w większości kwasów w środku opakowania albo na zewnątrz są przyklejone oryginalne naklejki, loty z tych opakowań. Tak, jedna powinna wylądować na zgodzie na zabieg, druga na potwierdzeniu po zabiegu pacjenta. Jeżeli to wszystko jest spełnione, jeżeli gabinet jest gabinetem lekarskim wyposażonym w zestaw przeciwwstrząsowy, o to oczywiście może pacjentka się wcześniej zapytać. Lekarz ma obowiązek pokazania takiego zestawu. Myślę, że zabieg będzie wykonany w dobrych warunkach, bezpiecznie. No oczywiście wszyscy nie jesteśmy wolni od powikłań i tak naprawdę powikłania się zdarzają wszystkim lekarzom i wszystkim osobom, które wykonują te zabiegi. Natomiast wydaje mi się, że jednak większość lekarzy potrafi sobie z tymi powikłaniami poradzić, dlatego też jest istotne, który gabinet wybieramy. Do tej pory mówiło się i przyjęło się uważać, że zabieg kwasem hialuronowym to jest jeden z bezpieczniejszych zabiegów w medycynie estetycznej. Jak często zdarzają się powikłania i czy naprawdę ten zestaw przeciwwstrząsowy, co zabrzmiało strasznie, na pewno widzowie nasi przyznają, czy on jest naprawdę konieczny przy tym zabiegu? Nie, ja bym nie chciała, żebyście Państwo się zestresowali, tak? No to oczywiście jest taka poważna rzecz, oczywiście, natomiast powiem szczerze, że w całej mojej praktyce w medycynie estetycznej nie przydarzyło mi się jeszcze korzystać z tego zestawu. Nie, no może jeden raz, kiedy rzeczywiście pacjentka po zabiegu modelowania ust dostała napadu padaczkowego, to rzeczywiście wtedy mi się przydarzyło podawać relanium. Natomiast generalnie poza tym przypadkiem nie korzystałam z tego zestawu. Może tylko jeden raz, kiedy pacjentka mocniej podkrwawiała w trakcie zabiegu, wtedy nałożyliśmy opatrunek z adrenaliną, tak? Ale generalnie nie przydarzyło mi się korzystać z tego zestawu, nawet wtedy, kiedy używam hialuronidazy. Oczywiście mam go zawsze pod ręką, mamy pielęgniarkę, asystentkę, tak, ale generalnie no, nie używam go często. Większość powikłań z zakresu medycyny estetycznej to oczywiście są rzadkie sprawy, tak. Najgorsze powikłania no, najczęściej widać już w trakcie zabiegu, typu okluzja naczynia, czyli też wprowadzenie kwasu hialuronowego do naczynia. Wtedy najczęściej możemy sobie z tym poradzić w trakcie zabiegu, także spokojnie, to są bezpieczne zabiegi. A czy zgrudkowanie kwasu to jest powikłanie, czy to jest coś, co powinniśmy przyjąć za normalne do rozmasowania, tak jak to się zwykle mówi? Ja bym raczej nazwała to powikłaniem, chociaż powiem szczerze, że w pewnym okresie po zabiegu jest to jeszcze dopuszczalne, tak? I oczywiście można sobie, kolokwialnie mówiąc, grudki rozmasować. My lekarze określamy to mianem guzków. Mamy zmiany guzkowe zapalne, niezapalne, tak? I oczywiście lekarz czy każda osoba wykonująca zabieg powinna umieć odróżnić guzki zapalne od niezapalnych, tak? Jeżeli są guzki niezapalne po samym zabiegu, ja raczej
Pacjentkom zalecam masaż. Wolę oczywiście sama to przemasować, zobaczyć na żywo, tak? Ale generalnie uważam, że do 3 tygodni, do miesiąca po zabiegu spokojnie można to rozmasować. W przypadku guzków, które występują powyżej miesiąca, to już raczej zalecam inne zabiegi redukujące te zmiany. Oczywiście no, hialuronidaza jest najszybszą metodą pozbycia się takich guzków. I powiem szczerze, że czasami nie decyduję się na inne zabiegi, dlatego że no, nic innego nie mogę pacjentce z powikłaniem zaproponować. Tak? Też w niektórych przypadkach mówiło się, że można dołożyć tego kwasu, żeby zniwelować efekt tego guzka czy tej wypukłości. Oczywiście, chociaż należy pamiętać o tym, że czasami pewne techniki uwidaczniają jeszcze występowanie na przykład guzków podśluzówkowych. Teraz taka modna jest technika wywinięcia ust, tak? To rzeczywiście wtedy te guzki podśluzówkowe mogą być bardziej widoczne i to trzeba mieć zawsze na względzie. Mówiła Pani doktor o dobrym kwasie. Mhm. Dobry kwas, czyli jaki? Zwykle jest tak, że moja koleżanka robiła tym kwasem, fajnie się sprawdził, ja chcę tym samym. Czy to jest dobra droga? Nie, myślę, że nie, dlatego że kwas generalnie dobiera się zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, zgodnie z możliwościami pacjenta, zgodnie z tym, czy to jest pierwszy zabieg, czy to jest kolejny zabieg. Zwykle u pacjentów, którzy zaczynają przygodę z medycyną estetyczną i zaczynają od modelowania ust, decyduje się na kwasy, które są bardziej plastyczne, łatwiejsze w ułożeniu, bardziej przewidywalne, tak? U osób, które już wcześniej powiększały, możemy zrobić zabieg tak zwanymi gęściejszymi wypełniaczami, dlatego że te osoby wiedzą już jak postępować po zabiegu, tak? Więc ten zabieg jest po prostu bezpieczniejszy dla nich. Popularność zabiegów powiększania ust skutkowała tym, że pacjentki są bardziej świadome. Bardziej świadome też tego, jak chcą mieć zrobione te usta. Kiedyś było tak, że pacjentka siadała na fotel i mówiła, po prostu chciałabym powiększyć usta. W tej chwili mówi, że chciałabym mieć taką i taką techniką, tak i tak chciałabym, żeby wyglądały. Czym te techniki różnią się od siebie? Jakie są techniki powiększania ust? Tak naprawdę tych technik jest mnóstwo, natomiast ja nie lubię określania niektórych technik jako autorskie metody powiększania ust. Uważam, że to jest po prostu mieszanina dostępnych technik. Od prostej techniki liniowej po techniki wachlarzowe aż do tak zwanych rosyjskich metod powiększenia ust. To wszystko to jest skupisko pewnych technik w specyficzny sposób wykonywanych, gdzie tak naprawdę liczy się gęstość wypełniacza, tak naprawdę nawet igła i kąt podawania danego preparatu i myślę, że w dużej mierze to są te techniki. Zresztą to rzeczywiście potwierdzam tym, że na większości szkoleń rzeczywiście to są techniki, które mieszane są, tak? Część jest po prostu technikami wachlarzowymi podawanymi troszeczkę inaczej, tak? To jest to określenie, którym przerzucają się na forach pacjentki Russian Lips? Co to znaczy? To są techniki powiększeń ust, które nie podaje się wachlarzowo i liniowo, tak jak do tej pory wykonywały się zabiegi, tylko strzykawka jest skierowana od góry i wtedy albo zwykłą techniką, taką typową zatrzaskową, albo wachlarzową wykonujemy zabieg. I rzeczywiście wtedy jest większe wywinięcie ust, usta są pełniejsze, ładniejsze. Też uważam, że w stosunku do tych dawnych technik, te techniki się sprawdzają lepiej. Rosjanie poza tym mówią właśnie, żeby usta masować także po zabiegu, nawet przy niektórych technikach do 2 tygodni od zabiegu i ja też uważam, że ma to swój sens. Ale czy ta technika u każdej pacjentki, gdybyśmy postawiły w tej chwili sobie w rzędzie 5 pacjentek, czy ta technika u każdej z tych pacjentek da dokładnie taki sam efekt, czy to jest jeszcze kwestia określonej anatomii ust? Oczywiście jest to kwestia anatomii ust. Jest to kwestia anatomii ust i tego, czy usta były wcześniej wypełniane, jaką techniką były wypełniane, bo powiem szczerze, że czasami usta po pewnym czasie powiększania jedną daną techniką
przyzwyczajają się do niej, tak? Ciężko jest później przejść z jednej techniki na inną. Zwykle ja tak pacjentkom mówię, że około 3 zabiegów trzeba, żeby z jednej techniki przejść na drugą, albo czekać, aż usta się wchłoną, bo one nigdy do końca nie wchłoną się, tak? Ale żeby chociaż sporo zeszło ze swojej objętości z poprzedniej techniki. Czyli lepiej jest jednak opisać ten efekt lekarzowi, niż posługiwać się nazwą techniki, bo jeżeli dostaniemy to, co chcemy, tą technikę, może okazać się, że wcale nie będzie tego efektu, który sobie tam zamierzyłyśmy, prawda? Oczywiście. Rzadko kiedy przychodzą do mnie pacjentki, które mi mówią, że chcą mieć powiększone usta daną techniką. No, zwykle to jest na zasadzie, że raczej ze zdjęciem przychodzą, chociaż to też jest często niemożliwe, bo osoba ze zdjęcia ma po prostu inne wyjściowo usta i ciężko jest osiągnąć po prostu kwasem hialuronowym akurat taki efekt jak ze zdjęcia. I to ja zawsze mówię. Wszystko zależy od ust wyjściowych. A jak zatrzymać trwałość, ten efekt po powiększaniu ust na dłużej? No, to jest właśnie duży problem, tak? Dlatego, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Oczywiście zależy to od stylu życia, palenia papierosów, chodzenia na solarium, do sauny i tak dalej, tak? Czy stopnia nawodnienia organizmu. Oczywiście, to są ważne rzeczy, tak? Ale przede wszystkim to zależy od aktywności naszej własnej hialuronidazy, czyli enzymu rozpuszczającego kwas hialuronowy. I to jest najważniejsza rzecz. Są osoby, które mają większą aktywność tego enzymu, akurat w okolicy ust, i niestety wtedy zabieg, no, efekt nie utrzymuje się tak długo, jak na przykład u koleżanki. A jak to jest, jak długo można powiększać usta? Jeżeli pacjentka w wieku, załóżmy, 20 lat będzie powiększała usta i będzie to robiła, powiedzmy, co 8-12 miesięcy wedle zaleceń producenta, to jak długo ona będzie mogła te usta powiększać? Jeszcze 20-30 lat? Czy jest jakieś ograniczenie? Czy trzeba zrobić przerwę? Wie pani co, ograniczenia generalnie nie ma, natomiast to, co ja obserwuję, to czasami dochodzi do przekolagenizowania. Co to znaczy? Kwas hialuronowy wstrzykiwany oczywiście działa na zasadzie takiej, że poza tym, że wypełnia, to pobudza syntezę naszego kolagenu, naszego kwasu hialuronowego i czasami może tą syntezę pobudzić tak bardzo, że usta w skrócie przerosną, tak? I czasami to widać, jak pacjentki na przykład mówią, że pani doktor, mam efekt 5 lat aż, zobaczy pani, jaki dobry kwas hialuronowy. To niedobry kwas hialuronowy, to niestety powikłanie. Doszło do przekolagenizowania i wtedy jest duży problem, dlatego że tego nie usuniemy hialuronidazą, tak? Za bardzo, no oczywiście, no troszeczkę zredukujemy te usta, ale to przekolagenizowanie widać wtedy, kiedy usta są właśnie takie mięsiste po wielu latach od powiększania, a takie wyjściowo nie były. Ja zalecam wtedy przerwę. A kiedy powiedzieć sobie stop? Co jest takim pierwszym symptomem? Czy tylko powinniśmy patrzeć w lustro, czy lustro. Jest coś jest? Musimy patrzeć w lustro przede wszystkim, tak? A może nie do końca w lustro, bo też się w pewnym sensie przyzwyczajamy do naszego efektu i nie widzimy, że usta już zaczynają być przerysowane, tak? Ufamy bliskim osobom, tak? Do których mamy zaufanie, tak? Jeżeli mówią nam, że słuchaj, przestań już, tak? Już wyglądasz źle, wyglądasz nieładnie, nieestetycznie. Bierzemy to sobie do serca, tak? Warto też po prostu trafić na dobrego zabiegowca, który powie, że droga pani, robimy przerwę, tak? Albo tym razem nie powiększymy już ust, dlatego że już są za duże, musimy odczekać, tak? Musimy zaczekać, aż to troszeczkę się uspokoi. A na zakończenie, czy możemy powiedzieć sobie, jaki jest taki bezpieczny czas pomiędzy zabiegami? Ile trzeba odczekać? Ciężko powiedzieć, to po prostu zależy od osoby. Ja zwykle mówię, że po pierwszym zabiegu, dlatego że po pierwszym zabiegu zwykle gorsze efekty są, przeciętnie dostrzykujemy po 6 miesiącach, tak? Ale to też jest mocno indywidualna sprawa. Zwykle zalecam, żeby mi pacjentki się pokazały albo wysłały swoje zdjęcie po 6 miesiącach, wtedy decydujemy, czy będziemy dostrzykiwać. A jeżeli nie, albo jeżeli nie jest to pierwszy zabieg, spokojnie co roku, nawet i co 2, co 3 lata. Czasami mam takie pacjentki, które takie przerwy w zabiegach mają. A czy doktor Anna Kępka podpisałaby się pod tym, że usta powinny być duże, efektowne, czy raczej zachowane, naturalny kształt, podkreślony delikatnym kwasem? Wie pani co? Ja raczej jestem z tych lekarzy, którzy wolą naturalne efekty, tak? I nie wykonuję zabiegu, i to wszystkie pacjentki moje wiedzą, nie podaję jednorazowo więcej niż 1 ml wypełniacza, tak? Nie robię tego. Jeżeli pacjentka wchłonie, jeżeli
będzie dla niej za mało. Możemy dostrzyknąć po miesiącu od zabiegu, natomiast to jest moja złota zasada i się będę jej trzymać. Bardzo dziękuję Pani doktor. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.